Cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Życzę Wam miłej soboty i zapraszam na nowości kosmetyczne, czyli porozmawiamy sobie troszeczkę o tym, co się dzieje w kosmetykach, w markach kosmetycznych, czy jest coś ciekawego, czy nie. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania dalej. I zanim jeszcze zacznę, dajcie mi znać, co myślicie o dźwięku, dlatego że wiem, że odkąd mam nowy aparat, ten dźwięk tak nie do końca był super i dzisiaj coś tam pozmienialiśmy, więc dajcie znać, czy jest lepiej, czy gorzej, jakie macie przemyślenia. Mam nadzieję, że jest lepiej i zaczniemy sobie najpierw właśnie od nowości, które znalazłam nie na Instagramie i to, co bardzo mnie zaciekawiło, to to, że właśnie znalazłam nową bazę pod tusz z Eveline, która nazywa się Varieté, czyli to jest jakby przedłużenie tej całej kolekcji Varieté, gdzie mamy już maskarę i mamy eyeliner. No to teraz mamy właśnie bazę pod tusz za 16,99 i jest to produkt do pielęgnacji i wzmocnienia włosków przy jednoczesnym wydłużeniu trwałości makijażu oka. I teraz zastanawiam się, czy to jest po prostu inne opakowanie tej odżywki, którą kiedyś używałam i którą kiedyś Wam bardzo polecałam, czy to jest całkowicie nowy produkt. I na pewno jak ją zobaczę stacjonarnie albo będę właśnie robić zamówienie online, to sobie ją wrzucę do koszyka i zobaczymy, czy może jest lepsza od tej z Essence, czy nie, bo jak wiecie, cały czas używam tej bazy z Essence i jest to dla mnie najlepszy produkt, jaki kiedykolwiek używałam, jeżeli właśnie mówimy o bazie pod tusz, no a zobaczymy, co będzie z tym. Więc jak coś daje znać, że już jest dostępny, chociaż nie widziałam go w Rossmanie ani w Hebe. To mówię, co jest na kobiecej. Kolejna nowość jest z marki Desi. Ja kiedyś Wam mówiłam o tej marce, to jest polska marka, z której mam kilka kosmetyków. Tu akurat mam zestaw do konturowania, tak akurat mi się przypomniał, że tutaj leży. I to jest po prostu polska marka, którą testowałam kiedyś, jeżeli chodzi o cienie, produkty do ust, właśnie produkty do konturowania. I jeżeli jesteście ciekawi, co sądzę o tych produktach, to właśnie jak wpiszecie sobie Sensata Desi na YouTube, to Wam wyskoczy. A teraz wypuszczają dwa nowe produkty, czyli pomadki w 13 odcieniach i konturówki, jeżeli dobrze się orientuję, to w 11, mimo tego, że tutaj na zdjęciu jest 10 odcieni, ale widziałam, że jest nawet konturówka numer 11, więc wydaje mi się, że jest 11, pomadek jest 13 i teraz pomadki są zdecydowanie w odcieniach nudu, bardziej beżowego nudu, bardziej różowego nudu i mamy dwie, jedną malinową i jedną czerwoną pomadkę i one, słuchajcie, kosztują 48 zł, więc dosyć dużo. To jest pomadka satynowa, a jeżeli chodzi o konturówki, to one kosztują 25 zł, więc już troszeczkę lepiej. I tutaj też mamy różne odcienie beżu, ale mamy też już jakieś takie mocniejsze róże, mamy oczywiście też czerwień i kurczę, chciałam Wam wrzucić tutaj zdjęcie słoczy wszystkich tych konturówek, bo pokazywali na Instastory, ale niestety nie zapisali tego w tych zapisanych relacjach odnośnie nowości, a to story już skończyło swoją ważność, więc nigdzie nie mogę tego znaleźć. A też niestety nie ma znowu swatchy na stronie internetowej, więc no nie mogę Wam tego pokazać. Ale konturówki są automatyczne, podobno są bardzo miękkie, bardzo fajnie się obrysowuje nimi usta. Czy planuję kupować? Na razie raczej nie. Wydaje mi się też, że te 48 za tą pomadkę to jest dosyć sporo, tym bardziej, że jeszcze nigdzie nie było właśnie żadnych opinii, a ja też nie mam najlepszych wspomnień z ostatnimi produktami do ust Desi, dlatego, że po prostu to się wszystko wylewało, no ale znowu właśnie to były pomadki płynne, tutaj już mamy całkowicie coś innego, więc może jak coś jeszcze innego wypuszczą i będę chciała to przetestować, to wtedy sobie wrzucę jakąś pewnie konturówkę i może jakąś pomadkę, ale na ten moment nie planuję. Dajcie mi znać, czy Wy macie takie same plany, czy jednak będziecie coś kupować. I ostatnia rzecz, jaką mam tutaj zapisaną, no to oczywiście nowa maskara z Benefitu. I to było bardzo popularne w sieci, bo było właśnie dużo postów sponsorowanych i ogólnie była cała taka konferencja i wszyscy o tym zaczęli mówić. I to jest właśnie Benefit The Real Magnet. Aha, kropka. I teraz tak, duże opakowanie kosztuje 150 zł, małe opakowanie kosztuje 80 zł i to jest, słuchajcie, ekstremalnie wydłużająca maskara. Tam niby w środku ma być magnes i z tym magnesem to niby jest taka technologia, która ma sprawiać, że te rzęsy są bardziej jeszcze wydłużone i podkręcone. Czyli mamy mieć o 40% dłuższe rzęsy, ma być lekka, budująca się formuła, ma nie rozmazywać się i ma się nie kruszyć. No i 36 godzin powinna być na rzęsach. Czy planuję kupować? Raczej nie, dlatego że to jest dosyć drogi produkt. Mam też ostatnio, dostałam jedną maskarę od Sephory, którą najpierw chciałabym przetestować, więc nie planuję. A czy to faktycznie działa z tym magnesem?
Nie wiem. Ale ogólnie w tym tygodniu nie mamy zbyt dużo produktów. To, co mnie na przykład zainteresowało, ale nie wiem, czy będę to kupować, to jest kolejny produkt w tej takiej całej serii bakuciolowej z Ole Henriksen. Przede wszystkim chciałam to kupić, bo bardzo podoba mi się opakowanie. Plus inne produkty z tamtej serii bardzo mi się sprawdziły. I to jest Wrinkle Blur Bakuchiol Eye Gel Cream. Czyli mamy połączenie i kremu, i żelu, i to jest po prostu krem, żal pod oczy z bakuciolem, który ma blurować zmarszczki. To chyba wszyscy wiemy, że to tak nie do końca działa, tym bardziej, że to jest bakuciol, a nie retinol. On ma kosztować $50, więc też dosyć sporo. Tu jest napisane, że ma wyrównywać kolory skóry, ma wygładzać widoczność struktury skóry. Mamy tutaj też peptydy, które mają wspomóc jakość skóry. Jeszcze to nie jest dostępne. I jakby z jednej strony chciałabym to kupić, z drugiej strony nie czuję takiej potrzeby, dlatego że mam już kremy pod oczy, które naprawdę bardzo lubię. Ostatnio też zaczęłam używać kremu z Bielendy, z tej serii, która jest dostępna w Rossmanie, z witaminą C. I kurczę, czasami macie coś takiego, że używacie czegoś i już czujecie, że się z tym polubicie. Właśnie coś takiego mam z tym kremem, w ogóle wydaje mi się, że od razu jak nałożę ten krem, to już czuję takie fajne nawilżenie. To jest bardzo lekki krem, ale nawet takie delikatne rozświetlenie okolic pod oczami. Więc nie potrzebuję, ale mi się podoba i chętnie bym to spróbowała. Może tak. Okej, kolejna rzecz. No to mamy kolejną nowość z Huda Beauty. I tu mamy kredkę do brwi, która kosztuje $17. Fajna, jeżeli chodzi o budowę, czyli to jest ta taka malutka kredeczka z oczywiście z drugiej strony z grzebykiem. Małe, wąskie, fajne, precyzyjne. Czy planuję kupować? No oczywiście, że nie. Wiecie co, ja właśnie mam taki problem z produktami do brwi i z produktami do rzęs, że nie lubię wydawać wielu pieniędzy, dlatego że po prostu są produkty, które naprawdę bardzo szybko się kończą. I jeżeli znajdę coś, co mi się spodoba, no to nie chcę co miesiąc na przykład kupować kredki prawie za 100 zł do brwi, skoro mamy kredki za 15 zł, za 20 zł, które są równie dobre. Nie wiem, co musiałaby Huda mieć takiego w swojej kredce, żebym stwierdziła, że faktycznie jest warta swojej ceny. Więc ja nie planuję jej kupować, ale daję Wam znać, że będzie niedługo dostępna. Ona jeszcze w tym momencie nie jest na stronie Sephora, jeżeli dobrze kojarzę. Więc powinna być niedługo. Mamy 8 odcieni, ma być odporna na wodę, na dotykanie i ma trzymać się 24 godziny. Możecie dać mi znać, czy Wy jesteście ciekawi tym produktem. Kolejna rzecz, to jest już w sumie bardziej interesujący produkt i nawet może, kurczę, mogłabym go kupić i zrobić film, bo mówimy tutaj o KVD Vegan... Słyszeliście to? Głos straciłam. KVD Vegan Beauty Good Apple Skin Perfecting Foundation Balm. Z jednej strony brzmi to bardzo apetycznie, dla szczególnie suchej skóry. Z drugiej strony ta końcówka balm brzmi, jakby to miało zaraz od razu spłynąć. Ale co tutaj mamy napisane? Pełne krycie dla normalnej i suchej skóry. Świeże, matowe wykończenie. Długotrwały, nieciastkowy i niekomedogenny. $38, 40 odcieni i ma być dostępne 12 marca. Czy Wy jesteście tym ciekawi? Bo tutaj mamy jeszcze właśnie w środku ekstrakt z jabłka, który ma niby odżywiać skórę. No i mamy te 40 odcieni. I tak jak właśnie patrzę na te najjaśniejsze kolory, to tak, 002 jest bardzo różowe. 04 wydaje mi się być już bardziej pomarańczowe. 06 jest takie pomiędzy, a 08 już jest ciemne. Musiałabym się zastanowić, jak chciałabym tutaj odcień przetestować, ale właśnie, napiszcie mi, jeżeli jesteście ciekawi, bo wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawy produkt, no to jak będzie to dostępne w Polsce, kupię w Sephorze i możemy zrobić test. W sumie dawno nie testowałam żadnego drugiego podkładu. W przyszłym tygodniu możecie spodziewać się recenzji tych dwóch podkładów z Han, które teraz są bardzo popularne, ale jeszcze jestem w trakcie testowania, a wiecie, że ja nie wrzucam filmów z recenzją podkładu po jednym używaniu, więc jeszcze testuję, ale właśnie już dawno nie było nic takiego droższego, więc dajcie mi znać, czy akurat to Was interesuje, czy na przykład jakiś inny podkład, który ostatnio wyszedł, czy na przykład ten Tinted Moisturizer z Urban Decay. Dalej mamy, słuchajcie, nową markę. Hindash. Hindash jest makijażystą bardzo utalentowanym, tak bardzo, bardzo. Robi przepiękne makijaże. Szczególnie właśnie tutaj nawet na tym zdjęciu, to Wam tutaj wrzucę ten makijaż. Piękny.
cudne wręcz. No i on, ta marka ma być dostępna w marcu. Bardzo jestem ciekawa, gdzie będzie ona dostępna, czy w Sephorze, czy online. I jeżeli pojawią się jakieś takie bardziej ciekawe produkty, to myślę, że może nawet mogłabym zrobić zamówienie i przetestować to. Tak samo myślałam odnośnie marki Make Up by Mario, ale ja osobiście troszeczkę jestem zawiedziona jego kosmetykami. Nie ma nic takiego, co jakoś jak bardzo mnie ekscytuje, więc zobaczymy, jak będzie z Hindaszem. Mała przerwa od konkretnego produktu, bo chciałam Wam dać znać, że Kris Jenner wypuszcza swoją markę kosmetyczną. Czy jesteśmy zdziwieni? Chyba nie, ale w sumie właśnie jeszcze nie wiadomo, dlatego że tu na razie jest informacja, że zaznaczyła, jakby ten trademark zrobiła na Kris Jenner Beauty, Kris Jenner Skin i Kris Jenner Skincare. Więc będzie kolorówka, będzie pielęgnacja, będą produkty do ciała. Nie wiem, czy w ogóle cokolwiek chciałabym od niej kupić. No nie wiem. Ona w ogóle mi się, Kris w ogóle mi się nie kojarzy z osobą od makijażu, jak Kim Kardashian, okej, bo w ogóle ten makijaż jest inspirowany makijażem Kim Kardashian i wrzuciłam go na story, zapytałam się Was, jak myślicie, czyj makijaż odtwarzałam. Praktycznie wszyscy napisali, że Kim. Więc dla mnie Kim Kardashian jest w pewnym stopniu taką ikoną makijażu i osobą, która się po prostu kojarzy z makijażem, bo ona wylansowała różne trendy, więc rozumiem, dlaczego ona wychodzi ze swoją marką. Dobra, teraz możemy się kłócić, czy to ona wylansowała, czy Mario, ale ogólnie Kim Kardashian kojarzy nam się z makijażem, gdzie Kris Jenner kompletnie nie. Więc jestem ciekawa, jak ta marka będzie ostatecznie wyglądać. Becca kończy swoją działalność we wrześniu 2021 roku. Napisali właśnie na Instagramie, że zamykają markę przez między innymi koronawirusa, który po prostu całkowicie pogrążył ich markę, no i nie są w stanie się odkopać z tego, co po prostu się stało. I teraz z jednej strony jest mi bardzo przykro, no bo zawsze jest przykro, kiedy tak duża marka kończy swoją działalność. Tyle, ile osób straci pracę przez to, że Becca się zamyka. Ale znowu z drugiej strony, czy jest jakiś produkt z Becky, który oprócz Champagne Pop okazał się wielkim hitem? Sporo osób lubi bazy pod makijaż, okej, ale chodzi mi też o te ostatnie nowości. Tak samo jak właśnie teraz ostatnio dali znać, że wypuszczają kolejną paletę do konturowania, która w żaden sposób nie wyróżnia się spośród innych palet do konturowania, które już wypuścili. Cały czas oscylują wokół tych rozświetlaczy, które okej, mają bardzo fajne, ale i to, i ten No Foundation Foundation, który po prostu był bazą, i inne produkty, które po prostu jakby z jednej strony chciały być innowacyjne, ale kompletnie nie były. No i właśnie mamy tutaj w tej palecie też wszystkie świecące produkty, rozświetlające, czyli mamy róż rozświetlający, rozświetlacz, dwa rozświetlacze rozświetlające, bronzer rozświetlający. Wydaje mi się, że to są produkty, które raczej uderzają w taką niszę. Większość ludzi jednak woli matowy bronzer, delikatnie może rozświetlający róż, ale nie wszystko rozświetlający, tak żeby cały policzek się nie świecił, tylko wybrane partie. I teraz nie uważam, żeby to była wina w 100% tego, co się dzieje teraz na świecie, ale właśnie połączenie i tego, co się dzieje na świecie i po prostu tego braku innowacyjności ze strony Becky i braku kreatywności, większej może liczby nowości, takich ciekawych, takich konkretnych, a nie właśnie czegoś takiego. Więc szkoda. Nie mam pojęcia, czy te produkty w polskiej Sephorze będą wyprzedawane, bo już widziałam, że dużo osób pisało, że musi zrobić zapas właśnie rozświetlacza. Więc nie mam pojęcia. Zobaczymy. No ale zawsze jest to jakaś szkoda. Wracamy już do produktów Fenty i świętujemy urodziny Rihanny. Rozświetlacz w odcieniu Moscow Mule będzie dostępny jako jeden produkt, czyli wnioskuję, że on pewnie był w innym rozświetlaczu, w innej palecie z innym na przykład rozświetlaczem, bo tutaj właśnie jest informacja, że będzie tylko i wyłącznie ten kolor. Odcień taki powiedziałam zdecydowanie bardziej dla ciemniejszych karnacji, ale fajnie, że mamy kolejny odcień rozświetlaczy i że coraz bardziej poszerza swoją kolorystykę, no bo akurat Rihanna to robi ciekawe kolorystycznie rozświetlacze, więc spoko, daję znać. Colourpop i kolejna kolekcja z Disneyem, tym razem z Bambi. I mamy przede wszystkim
trzy palety piątki, czyli taką typowo, powiedzmy, że ciepłą brązową, fioletową i taką bardzo przygaszoną, chłodną paletę. Fajnie, że właśnie cały czas Colourpop idzie w te mniejsze paletki. Wyglądają bardzo ładnie, więc spoko. Do tego mamy też trzy błyszczyki, mamy taki rozświetlający puder z taką puszkiem, rzęsy, kredki. Ja znowu nie planuję nic kupować, ale jak już miałabym jakąś paletę wybrać, to chyba bym znowu brała tą ciepłą brązową. Ale ona wygląda ładnie. Szczególnie właśnie tutaj na tym takim grupowym zdjęciu. No te fiolety też ładne, ta chłodniejsza, taka przygaszona paleta trochę mniej mi się podoba, bo wydaje mi się po prostu, że ja w takich odcieniach wyglądam nie najlepiej. Możecie powiedzieć dzisiaj, co wy myślicie. Czy ja w takich chłodnych, typowo szarawych odcieniach wyglądam ok, czy jednak lepiej wyglądam w cieplejszych kolorach. I ta kolekcja będzie 25 lutego, dzisiaj, czyli jak wy to oglądacie, jest już dostępna, więc jeżeli chcieliście coś z Colourpop, to możecie zamawiać. Kolejny dosyć ciekawy produkt to jest nowy puder z Diora. I mamy właśnie z tej serii Dior Backstage Face and Body Powder, No Powder. Więc jak już to przeczytałam, powder, no powder, myślę, może jak potrzebuję. To, co jest ciekawe, to to, że tu jest napisane, że to jest transparentny puder z efektem wygładzającym, matowy, z naturalnym rozświetleniem, długotrwały. I teraz mamy transparentną bazę żelową, która jest delikatnie zabarwiona takimi delikatnymi pigmentami, które mają matowić i blurować. O co mi tutaj z tym wszystkim chodzi? To, że tu jest napisane, że to jest puder przezroczysty, ale mamy 10 odcieni. Więc teraz z jednej strony można by na przykład było powiedzieć, że ten ciemniejszy puder można by było na przykład użyć jako bronzera, ale właśnie zastanawiam się, jakie to będzie krycie, bo ciężko jest tutaj powiedzieć, patrząc na te zdjęcia. I jeżeli to będzie dostępne stacjonarnie w Sephorze polskiej, to ja bym chciała tego spróbować. $40, dosyć dużo, ale bardzo przekonuje mnie ta w ogóle żelowa konsystencja, ten efekt braku pudrowości, to wygładzenie. No, opis napisali bardzo kusząco, tak kusząco, że aż nie bym tego spróbowała. Jak wiecie, ja cały czas jestem gotowa na poszukiwanie idealnego pudru. W ostatnim czasie w ogóle muszę Wam powiedzieć, że zaczęłam używać tego pudru Under Eye na całą twarz. I wygląda to bardzo ładnie. Więc w tym momencie najczęściej używam właśnie tego albo tego pudru z Hourglass, który też jest świetny, ale chętnie spróbuję też tego z Diora. I ten produkt ma być dostępny 1 marca, więc zobaczymy, kiedy to wejdzie do Polski. Co mamy jeszcze? O, właśnie a propos pudrów, to ten też mnie interesuje, ale on raczej nie będzie dostępny w Polsce, bo tu mamy Tatcha, The Silk Powder. No i właśnie znowu, Silk. Już mi się chce. Czyli co tutaj jest napisane? Bez talku, puder, który ma blurować pory, ma tworzyć taką delikatną barierę przed zanieczyszczeniami i niebieskim światłem i ma dawać efekt transparentności i ma dawać takie delikatnie rozświetlone wykończenie. I jak ja nie jestem największą fanką pudrów, tak właśnie szukam tego takiego idealnego. $48 ma być dostępne 6 marca, no ale Tatcha nie jest u nas dostępna, nad czym bardzo ubolewam, bo bardzo bym chciała mieć Tatchę w Polsce. No ale może kiedyś będzie mi dane spróbować tego pudru, bo brzmi naprawdę fajnie. I jeżeli jeszcze chodzi o Polskę, no to słuchajcie, nowe pigmenty z marki Femme Fatale we współpracy z Patyną. One mają być dostępne jutro, czyli jak wy to oglądacie, one są już dostępne. Zestaw 7 grzechów głównych, czyli mamy 7 różnych pigmentów, które opalizują na milion różnych kolorów. Mamy fioletowy opalizujący na złoto, mamy pomarańczowy opalizujący na złoto, fioletowy opalizujący na niebiesko-zielono, taki morski na złoty. No, bardzo dużo różnych odcieni. Właśnie znowu żałuję, że nie mam konkretnego zdjęcia swatchy, bo jeszcze to nie jest dostępne, ale może jak będę montować ten film, to będzie. Jak nie, to wrzucę Wam właśnie ten filmik, który tutaj oglądam. No wygląda to, kurczę, wow, po prostu wow. To faktycznie jest coś, co jeżeli lubicie kolor w makijażu i lubicie się bawić, to myślę, że warto spróbować. Nie mam pojęcia, ile to będzie kosztować. Zobaczymy. Jak Wy to oglądacie, to jest już to dostępne. I ostatnia w ogóle rzecz, to jest coś bardzo ciekawego, bo to jest nowość od marki Delia Cosmetics i
Co jest napisane na stronie dalej? Marzyłaś kiedyś o własnoręcznie stworzonym kosmetyku idealnie dopasowanym do Twojej cery. Z produktami linii My Cream to takie proste. Wystarczy dodać jeden lub dwie substancje aktywne do bazy dopasowanej do potrzeb Twojej skóry, wymieszać szpatułką i gotowe. Bazy oraz składniki kupisz w super promocji w drogerii Hebe. I teraz właśnie mamy trzy bazy do kremu. Mamy Ultra Soft z masą shea. I to jest taka lekka, kremowo-żelowa formuła. Mamy bazę, widzę, że wszystkie są z masłem shea, ale później mamy medium i to jest kremowa formuła albo gęsta, bogata formuła. Więc zapewne od tego, jaką macie cerę albo czego oczekujecie, no to bierzecie tą ultra soft albo na dzień, albo na noc dla cer tłustych. A jeżeli macie na przykład cerę suchą, no to na noc bierzecie tą strong jako tą taką gęstą, bogatą formułę. I teraz do tego macie różne składniki aktywne jak koenzym Q10, kwas hialuronowy, olej konopny, kolagen, peptydy, retinol, witamina C. I właśnie wybieracie sobie na przykład peptydy i retinol, wmieszacie to sobie do kremu i macie już właśnie gotowy produkt. Jeżeli chodzi o ceny, to baza kosztuje 20 zł, a ampułka 10, więc już za 30 zł możecie mieć gotowy krem ze składnikiem aktywnym albo za 40, jeżeli chcecie dodać dwa składniki aktywne. Ciekawe. To jest naprawdę ciekawe, tylko pamiętajcie, żeby nie wrzucać do jednego kremu retinolu i witaminy C, bo to są akurat składniki, których nie powinno się razem łączyć. Ale tak się zastanawiam, kurczę, to jest na pewno bardzo innowacyjne, więc tutaj duży plus. Ale właśnie nigdy, kurczę, nie miałam nic dalej. Raczej to była marka, którą omijałam, która w ogóle mnie nie interesowała, więc jestem w szoku, że właśnie coś takiego stworzyli. To też jest fajne, bo wymaga od Was jakiejś takiej większej pracy, więc automatycznie wydaje Wam się to takie fajniejsze, ciekawsze, bo myślę, że jakby był po prostu krem z retinolem, to nikt by tego nie zauważył, a przez to, że właśnie musicie zrobić to sami. Dajcie mi znać, czy jesteście tym zaciekawieni. I to już jest wszystko, co chciałam Wam pokazać w tym filmie. Dajcie mi znać, czy znaleźliście coś ciekawego dla siebie, albo kompletnie nic Was nie interesuje. No i napiszcie mi, czy chcecie test tego podkładu z KVD Vegan Beauty. Może zostawiam Wam komentarz przypięty i tam możecie pisać. A teraz już kończę, życzę Wam udanej soboty i do zobaczenia. Pa!